Dzień dobry Państwu. Dzisiaj, jak zawsze, będziemy na tym kanale walczyć dzielnie ze wszechogarniającą nas masowością. I dzisiaj się zastanowimy na temat ogólnie geopolityki. Jak już mówiłem, żeby być szczęśliwym na poziomie jednostki, ale także i na poziomie narodu czy społeczności, należy wrócić do korzeni, pielęgnować swoje wartości i żyć według nich i uczyć się ze swoich mistrzów kulturowych oraz narodowych, a także sięgać po mądrość z innych kultur i po wiedzę. Wiedza i mądrość to podstawa, nawet zwłaszcza w jak najgorszych kryzysach. Teraz chciałbym powiedzieć parę słów na temat, co zrobić w zakresie geopolityki, co nasz kraj powinien zrobić. Oczywiście z taką elitą, jaką mamy obecnie, to tego nie zrobi. Powinna elita rządząca danymi krajami myśleć, do jakiego bloku państw przystąpić i na jakich zasadach, ponieważ jak widzimy, Zachód, który do niedawna uchodził za ostoję wolności, staje się po prostu wielkim więzieniem zielonego socjalizmu, neomarksizmu i eko-szaleństwa, także syropko-szaleństwa i tak dalej. Zwłaszcza w Unii Europejskiej to widać, kiedy panujące rządy służą już tylko korporacjom. Na SMS-y pani Urszuli von der Leyen do pana Burli dużo mówią, żeby na siłę wciskać ludziom pewne specyfiki, już teraz ponad wszechmiar udowodnione, że szkodliwe. Bardzo ciekawe jest zresztą, że potomkini byłych nazioli i niemieckich szowinistów dogaduje się dobrze z potomkiem Żydów z Salonik sefardyjskim. Jak widać, wszyscy socjaliści to jedna rodzina, starszy czy młodszy, kawał z syna. I tutaj trzeba to wziąć właśnie pod uwagę, że socjalizm jest to bardzo niebezpieczna sekta, która mutuje, która jest bardzo niebezpieczna i trzeba przeciwko niej działać. Dlatego kraj, który ma elitę, która jest świadoma interesu swojego i swojej społeczności, zachowuje się tak, jak na przykład zachowują się Węgry. Po prostu dbają o swój interes. I nie lubię tego określenia polityka wielowektorowa, ponieważ jest to wyświechtane stwierdzenie, które nic nie mówi. Chodzi o to, żeby dbać właśnie o swoje dobro i o dobro swoich obywateli, czyli mieć dobre stosunki z krajami, od których zależymy, czy to surowcowo, czy gospodarczo. Jeśli jesteśmy bardziej samowystarczalni, a na przykład nie jesteśmy silni militarnie, to trzeba umieć się dogadać z krajami, które silne militarnie są, żeby sojusz z nimi nas zniechęcał innych do potencjalnego ataku na nas. To tak samo jak von Clausewitz w swoim dziele o wojnie, bardzo dobrym, ale niestety cholernie źle napisanym, za przeproszeniem, stwierdzał, że za wybuch wojny ponosi odpowiedzialność zaatakowany, nie atakujący, bo zaatakowany zachęcił atakującego swoją słabością do ataku. Jest to cyniczne, ale niestety bardzo prawdziwe. I na tym trzeba właśnie, i o to trzeba pamiętać. Tak samo uważam, że nasz kraj nie ma interesu pomagania milionom ludzi bez głowy z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do nas i zaczynają już powoli te swoje mafijne struktury zakładać i wprowadzać swoje stepowe turańskie, jakby powiedział Felix Konieczny, porządki. No, nie wyjdzie nam to na dobre, tym bardziej, że większość z nich chce tu zostać, no bo na Ukrainie, szczerze mówiąc, do czego wracać? Ta kraina to od wielu lat ruina i nic więcej. Wcale konfliktu zbrojnego nie trzeba było, żeby ten kraj ruiną się okazał, bo już ruiną wcześniej był. Dlatego mówię, mamy różne bloki. Blok zachodni pod auspicjami NATO, ale widać, wiele krajów się z niego już wyłamuje, jak Turcja, Niemcy. Francja była zawsze luźno związana. No i mamy formujący się BRICS. Jeszcze nie wiadomo, co tam z niego wyjdzie, ale skupia większą część ludności świata. I są jeszcze państwa satelickie wokół BRICS-u. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale moim zdaniem powinniśmy przystąpić do bloku państw, który nam, jako obywatelom i nam jako państwu, zaoferuje jak najwięcej możliwości działania w naszym interesie. A dokładnie nie zaoferuje, tylko ile będziemy mogli sobie w tym bloku wywalczyć. Jak widać, w bloku zachodnim, głównie za pomocą działalności Niemiec, ale i Francji, po części też Anglosasów, nie mamy już nic do powiedzenia, żadnych wolności ani możliwości walki o swój interes wywalczyć sobie nie możemy. Jesteśmy powolnym sługą Berlina i potęg anglosaskich.
i poświęcamy swoje zasoby, swoich ludzi w ich interesie. Dobrze by było przystąpić do bloku, który daje nam możliwość jak największego działania w naszym interesie i zachowania jak największej wolności obywateli. Bo jak widać, w każdym bloku obecnie następuje chęć, mniejsza lub większa, kontroli nad obywatelami. Co widać po szale syropkach, teraz szał niby wojenny, racjonowanie energii i tak dalej, chodzi o kontrolę i umysłowy paraliż ludności. No ale mówię, zawsze można sobie poradzić nawet w najgorszych czasach. Tylko trzeba myśleć i odpowiednio postępować. I nie być dogmatycznie związanym z jakimś blokiem, tylko dlatego, że jesteśmy z nim związani na chwilę obecną. No, tylko jak ma się przekupione elity, które chcą iść śladem pana Tuska po posady zagraniczne i wszystko wyprzedają, no to mamy to, co mamy. Niestety nasi rządzący nie wiążą swojej przyszłości z naszym krajem, dlatego tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że jasno powiedziałem, co powinna elita każdego kraju robić w tych trudnych czasach geopolitycznie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.